Ile w takim stanie wyjątkowym jest takiej czystej, partyjnej polityki, a ile walki z taką wojną hybrydową, bo tak to określa przecież nasz rząd? To oczywiście ja nie mam dostępu do poufnych danych wywiadu, więc być może jestem słabiej zorientowany niż rządzący Polską, ale obstawiam, że 90% to jest operacja partyjna, a 10% to jest walka z wojną hybrydową. Nie przesadza pan przypadkiem? Masz 90%? Tak, myślę, że około 90%, ponieważ skala zagrożenia, jaką na razie zdołał wytworzyć Łukaszenka, nie jest tak naprawdę duża, a z całą pewnością nie jest aż tak wielka, żeby należało wprowadzać stan wyjątkowy, skoro mieliśmy różne inne dramatyczne wydarzenia na przestrzeni minionego 30-lecia w Polsce, a mimo to nigdy stanu wyjątkowego nie wprowadzono. Natomiast ponieważ PiS miał ostatnio zadyszkę sondażową i nagle dostrzegł w kryzysie migracyjnym szansę na odwrócenie i to się zaczęło odwracać, no to postanowił troszkę podgrzać atmosferę i niewątpliwie stan wyjątkowy tą atmosferę podgrzeje, tylko pytanie, czy nie przegrzeje, ale to zobaczymy za miesiąc, jak się ten stan wyjątkowy, sądzę, skończy, zobaczymy, jak będą wtedy sondaże PiSu wyglądały. Nie potrafię tego ocenić, wiem natomiast, że jednak przy podejmowaniu tej decyzji jednak kwestie polityczne, a nie kwestie bezpieczeństwa odgrywały ważniejszą rolę.